Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Ratchet & Clank 2 na PlayStation 3. Więc jak to mówią bułgarscy... bułgarscy telemaniacy, zaczynajmy. Albo lećmy z tym koksem. Więc dobra, mam tutaj wszystko co nam potrzebne jest, więc lecimy. Jesteśmy na planecie... Siberia. No i lecimy, no co mogę powiedzieć, lecimy. Jak jest tam ta broń, którą chcę dzisiaj wyekspić. Uff, ty. Aha, kurde. Rozumiem, że to tak będzie non-stop, okej. Myk. Rozwalamy, bo co mamy innego robić? Ogólnie pozdrawiam wszystkich ludzi, którzy byli wczoraj na live'ie. Jezus! No i mam teraz super duper OP. Siup. Dobra, ale tutaj mamy skill pointa jednego, którego chcę zrobić. To jest Snowdon. Taka referencja, taki easter egg do Dana Johnsona, który tworzył razem Ratchet & Clanka z Insomniakiem. O, proszę bardzo. Ja się pojawiał również w Ratchet & Clanku trójce i później już się ciągle pojawia w Ratchet & Clankach. Powinien się zal... O właśnie, you can break a Snowdon. Nawet kiedyś chciałem zrobić parodię tego Do you wanna be the snowman z krainy lodu właśnie z Ratchet & Clankiem. Ale stwierdziłem, że nie mam, że nie umiem wymyślać tekstu piosenek i dodatkowo nie mam głosu do wokalu, jak słyszycie. Mój głos jest ochrypły i w ogóle nie nadaje się po prostu do śpiewu. Ale gdzieś myślę, w Mario ogólnie chyba będę robił ten live z fangame'ów Sonica. Jak obiecałem, chyba będę to robił w tym tygodniu w środę. Sądzę, że to będzie bardzo dobre. I teraz sobie polecimy po platynową śrubkę. Gdyż jak pamiętacie, pokazuję wam wszystkie platynowe śrubki, jakie mogę zdobyć. Oż ty. Teraz wykonałem glitch. Chłe. I myk tutaj jest. Trochę tak głupio schowana. Znaczy, praktycznie jej nie widzicie. Więc to jest tak trochę chamskie, przyznam. Ale dobra. Zaraz również zdobędziemy drugą platoną śrubę. Tutaj musimy się wspiąć. To coś jest. Tak. Są nieprzyjemne ludzie. Znaczy nie ludzie, ale okej. Okay. Wiecie o co chodzi. Więc lecimy tutaj. Myk. Traktor beam. Noż w pupę! Sanowa Quark. Nie dość, że ta winda troluje i nie dość, że ten blok troluje, to jeszcze winda mnie troluje. No po prostu świetnie. 2 na 10. I myk. I to jest platynowa śrubka. Jest fajny, czyż nie? Mam nadzieję. Mam herbatkę, jakbyście się pytali. Jak zwykle. To już się chyba moim takim przedmiotem rozpoznawczym. Herbata albo woda mineralna. Herbata jest fajna, jest słodka. A w pewnym razie moja. Jej. I na notek się znanotechował, jak to mawiają. W ogóle jest to na dobrej drodze, aby zepsuć od tej klęka Size Matters. Wiem, że powinno się mówić na... że ja powinienem mówić na dobrej drodze do skakowania od tej klęka Size Matters, ale to tak wychodzi, że gdy cokolwiek próbuję zrobić, na przykład podmienić mapę, to gra się crashuje, więc nie sądźcie, że coś będzie bardzo szybko, jakieś haki do
Rashid Kansas Matters. Ogólnie to przeszedłem grę ostatnio. Teraz zajmuję się 100%owaniem. Jest fajnie. Użyję bomby. I pracuję nad hakiem pewnym do Super Mario World, którego możliwe, że nawet dzisiaj zobaczycie w filmie prezentujący ten hak. Ale nie jestem pewien. Niczego nie obiecuję. Nie trafiłem. No i lecimy z tym koksem. Nie słabo. Okej. Nie cierpię tych bomb po prostu. One są fajne na arenie, ale tutaj to... Nie chcę mi się marnować amunicji, więc... na tylko unik kluczem. W ogóle ja w tych nowych graczach tak to po prostu cały czas tylko unik kluczem dawałam. Ja w tych nowych graczach tak się oduczyłem w ogóle z broni korzystać. Bo tak bardzo nie chcę marnować amunicji. Może to być skąpstwo, a może to być strategia. To jest bardzo fajne. Okej, na pewno tu iść. What the fuck? What up? Co na oczy właśnie widziały? Okej, co nie było fajnie. Okej. Dobra, Miyamoto tak chciał, pozwolę dla komaty. Z tego, że Miyamoto nie miał żadnego wpływu na tą grę. Ale on tak chciał. Mówię wam. To jest wszystko wina Miyamoto. Chwilę zaczekam z tym złapaniem się screenshota. Okej. Dobra, teraz czekam. 3, 2, 1, lecimy. O, teraz się udało. 2 na 10. Ła, to bolało. Nie można tego było załatwić w jakiś pokojowy sposób, tylko trzeba było od razu z buta na mnie. Widzicie, to jest brutalność, to jest po prostu brutalność. Takie typowe polskie dresy. Na 100%. O ty małpy. Więc teraz już będzie checkpoint, więc żadnych takich strasznie kubkowatych glitchy już nie będzie. Mam nadzieję w każdym razie. Z tym, że będę się zapadał... Po prostu zapadał w coś. A to właściwie to była animacja zapadania się w śnieg. Pod kołami. Więc... nie wiem. Ale dobra, zakupujemy sobie całą amunicję, jaką tylko możemy. Bo ten boss jest dosyć taki chamski. Lecimy. Okej, i on, jak widzicie, on chce wysadzić protopeta. To nasz złodziej, Jaszek. Jasiu, który jest złodziejem. No i my chcemy go pokonać. I on ma deskolotkę. Pewnie zakosił Raymanowi. Z trójki. Wiesz, to chyba się trochę... Chyba trochę jestem zbyt OP. Ej, seriously? Ej, seriously? Ja na bicie musiałem... cztery bronie zmarnować na niego.
4 broni musiałem zmarnować na jego nabicie. O co chodzi? A, bo ja te broni zupgrade'owałem. To może wiele wyjaśniać. Dzisiaj kontaktujemy się z Mr. Fizzwitchem, który nam powie, gdzie mamy lecieć, żeby on mógł odebrać sobie protopeta. To jest trochę jak jakiś, nie wiem, tekst beatboxa. No i odłożę sobie pada, skoro są kascenki. Bo mój pad jest strasznie zepsuty, jak go jakoś mocniej położę na jakiejś powierzchni, to tak włącza się jakiś losowy przycisk. Włącza. Co sobie tam chcecie mówić? Tak, to jest taka pseudo-reklama tej pustyni, na której mamy się spotkać. Bardzo zachęcająca do odwiedzin. 2 na 10. No, no cóż. Cóż poradzić, jak to mawiają. Richard. Więc została ona, ta cała planeta tętniąca życiem zamieniona w pustkowia, dlatego, że były tutaj, że były na niej cenne kryształy. No cóż. Mówi się trudno. Ziemia właściwie też taka zostaje zamieniona. Znaczy no ba, no kopią tam za zgodą, a nie żeby po prostu sobie przyjeżdżają w coś w stylu z buta wjeżdżam i zamieniam całą planetę na pustkowie. A na Ziemi to albo robią w miejscach, gdzie nie ma ludzi, albo nie wiem, proszę o pozwolenie na wykop paliska. No i Ham zmierzył nam statek. No cóż. To jest chamskie po prostu. Więc teraz się wymienimy. Pseudo wymienimy. On nas podwiezie. Jasno. I troll. Katapulta. A mógł się po nich wrócić. O co chodzi? Czemu on się nie wrócił? To znaczy ja wiem, czemu on się nie wrócił, ale... ci, którzy też wiedzą, proszę nie spoilerować komentarzy, bo ludzie, którzy nie wiedzą, a oglądają mnie raczej tutaj klanka, będą smutni. Ale tak, klank, jak widzicie, chce zemsty. Co tak, gdyby Mik coś takiego zrobił, to też bym prawdopodobnie żądał zemsty. Więc sobie kupując ten Seeker Gun, ponieważ są dosyć tani, a może się przydać, bo to są właściwie wszystkie bronie, jakie kupiłem, będą mi potrzebne. Bo jeszcze ewentualnie, jeszcze Synthenoid. I Synthenoid to jest ostatnia broń, jaką kupię. Ja mówię serio, Synthenoid to jest ostatnia broń, jaką kupię prawdopodobnie. Gdyż nie ma innej dobrej broni poza Rhino 2. Bo tak to... Przecież tak nie zbyt się na XP, ale okej. No, kurde, mor. Tyle przegrać. No dobra, no nie złożona jest dobra. Ale prawdopodobnie się polepszy. Ona będzie dobra, jak będę chciał odciągnąć od siebie przeciwników. Znaczy odciągnąć, no. Załatwić ich na dystans, bo zobaczcie, jak ona działa. Ona wysyła takie jakby, nie wiem, małego robocika, który później wchrzania się w przeciwników i ich no, zabija. Więc będzie to dobre dla ataków z pseudo ukrycia lub jak ma mało życia, żeby mógł zaatakować z bezpiecznej odległości. Tylko niezwiązana jest
Taka OP, ale spoko, mamy platynowe szybki, to będziemy ją mogli zupgrade'ować. Użyj tej bliskaniny. Bo czemu nie? A jeżeli ktoś będzie do mnie wątpił, że odracz tutaj klęka Gladiatora i serii Future będę grał na Easy, to proszę mi mówić, bo no bądź co bądź, nie chcę, aby te odcinki trwały tak, że będę co chwilę ginął, bo jak to po prostu zrobić let's play i tyle. Więc przepraszam, jeśli ktoś sądzi, że stać mnie najwięcej, ale ja głównie chcę, aby jakość filmu była dobra, czyli nie na przykład w fejle co 5 minut, bo ktoś mnie zabije jednym strzałem. Więc po prostu let's play będzie dość długi i tak, bo będą przechodzić wszystkie misje. I to jest upgrade wręcza. To jest dobre. O ile dobrze wiem, to użyj unik klucz. To zbij szybę unik klucza, którą możesz rozbić tylko kamieniem, by zbić szybę kamienia, by zbić szybę klucza. To chyba tak to, bo nie jestem pewien, ale tak ta pseudo zagadka brzmiała. Okej. Powiedzmy, że jest pseudo legalnie. Ale szkoda, że już tu broń nie można upgrade'ować tylko po challenge mod. Znaczy w trakcie challenge mod. Żeby je zakupić mega wersję. No to jest dosyć takie głupie. No dobrze, że chociaż to od raczej tej kanka trójki poprawili. Bo na serio. Niektórzy przeciwnicy tutaj są zbyt OP na nasz arsenał, a w challenge mod są jeszcze bardziej OP. Jakbyśmy przynajmniej, jakby Insomniac od nas oczekiwało, że wystuprocentujemy grę za pierwszym razem. Co tak na ludzką logikę jest niemożliwe. Serio, bo choćbyście milion razy przechodzili jeden poziom, to i tak nie uzbieracie co najmniej, nie wiem, miliona śrubek. Bo najzwyczajniej w świecie stracicie chęci. Dobra, więc tu musimy się rozbujać i myk! Lecimy. Zobaczycie, że na chwilę przerywam lecenie helikopterem, to jest po to, aby gra nie wykryła to, że spadam. Bo jak mówiłem o tym zabezpieczeniu w raczej końcu, w klanku jedynce. Że jeżeli przez jakiś dłuższy czas będzie odtwarzana animacja latania albo animacja spadania, to raczej zginie sam z siebie. Tak widzicie, złodziej chce od nas, żeby. I to jest Angela. Nasza sprzymierzycielka. O tym mówiłem. Że pseudo nasz antagonista. To jest. Właśnie teraz, od teraz to jest praktycznie nasza przyjaciółka. Więc tak. Ona chce to zaraz ona pokaże, o co chodzi. Ona chce powstrzymać Megacorp przed robieniem protopetów, dlatego że protopety to są właściwie złe stworzenia. Niebezpieczne. I teraz wam opowiem ogólnie całą tą, nie wiem, historię. Ona pracowała na tym, aby protopet nie stał się zły, to znaczy, nie wiem, coś na rodzaj antidotum. I Mr. Fizzwidget to zobaczył i on zwolnił, czy jakoś tak to było. Więc jej. Może się teraz zauważy. Pokazałem film, że Megacorp to jest bardzo niebezpieczna firma. Prawdopodobnie bardziej niebezpieczna niż Gadgetron. Albo Gadgetron, albo
nie pamiętam, jak już się ta z poprzedniej gry nazywała, no. To musimy kupić i teraz będzie bardzo, ale to bardzo fajna sekcja, ale ja też będę, jak mówiłem, tylko jedna planeta na odcinek. Nie musimy pogadać z tym ziomkiem, który jest hipisem. Więc znalazł ten gość ship. Statek raczej Clanka, rozwalony. I po parę kryształów pustynnych on nam magicznie sprawi, że ten statek się naprawi. Że on ma jakieś moce wszechświata. I ogólnie to wygląda, jakby się najarał co najmniej, ale okej. Dobra, więc 10 kryształów musimy znaleźć. Nie jest to zbyt trudne i pokażę wam od razu, gdzie jest. Tutaj platynowa szyba nie jest dosyć trudna do znalezienia. Teraz zapomniałem sobie, że teraz upgrade'owaliśmy nasz uniklucz. Teraz to jest uniklucz 2000 czy jakoś tak. I jest mocniejszy. Z niektórych kryształów bronią przeciwnicy, między innymi te całe muchy i te pseudo-jaszczurki takie na czterech nogach. Jest tu kryształ? Jest. Tam się nie zbliżam, bo tam jest mini-boss, że tak to nazwę. Tych mini-bossów jest kilka i żeby zdobyć skill point trofeum i wystuprocentować to sobie, to musicie też rozwalać tych mini-bossów, bo z nich również wypadają kryształy. Gdzie jest ten cały? Aha, nie zaznaczyłem tego przedmiotu, okej. Okay. Fajnie, świetnie. Więc muszę... Jak to nie jest bardzo trudno znaleźć? Nie mam tego jeszcze. Super. Jak widzicie, mucha za mną leci. Ale cóż. Mówi się trudno. Jak się to mnie denerwuje, to są ściany. Co zrobić, jeśli was denerwuje syczenie muchy albo osy? Walnijcie ją z bomby nuklearnej. Proti. O, to jest właśnie boss, o którym mówiłem. Pokonam go raz, więc jak widzicie, wystarczy jeden nuke i zupgrade'owany na fulla i już nie żyje. Jest to śruba. Jej. O, jest. Więc bardzo fajnie. Więc chyba ten odcinek będzie trwał 30 minut, albo i nawet troszkę więcej. Nie jestem pewien. Ale no, załóżmy, że będzie tyle trwał. A czemuś ty taki bardziej odporny, cwaniaczku? Zwykaj. Pixel taki miły. Jeszcze sobie wyobrażam te komentarze. Pixel taki miły. O, to był świetny. Szczerze, mógłbym po prostu zginąć i zdobyć te kryszy i wrócić na miejsce, gdzie byłem, ale szczerze, przynajmniej pozbieram dużo kryształów i zarobię parę śrubek, bo po tym jak zdobędzie te 10 kryształów, to jeszcze tu jest miliony po prostu tych kryształów. Nie żartuję, ale... Mówię tak, bo tak. I zdobywacie bodajże 2000 za kryształ, więc opłaca się, przyznam. Ze zbieraniem na ostateczny armor w tej grze wystoprocentowałem ten poziom, że tak powiem. Więc okej. Okay. Więc teraz mam naprawi nasz stateczek. Jest fajnie i teraz jest sprawnie działa. Cold hard boards. Dobra. A, jeden kryształ to jest 1000. Więc przyznam, że nadal. Bardzo dobra cena.
Ja zażądałbym więcej. Dobra. Więc idziemy teraz tutaj. Więc jeszcze ten odcinek troszeczkę potrwa. Jeszcze się będziecie musieli ze mną pomęczyć. Dobra, co ja będę się krzemił. Oj, no po prostu Pixel, ty to masz cela. No ja nie mogę, no po prostu mistrz celowania. Po prostu Legolas. Jest tam ten. Tutaj. Okej, więc teraz zrobimy to jeszcze nie tak jak trzeba. Bo chcę pokazać w końcu platynowe śrubki, jak się je zdobywa, co nie? Nie wiem, czy wam nie pokażę to, jak się zdobywa w poziomach kosmicznych. Po pierwsze, nienawidzę poziomów kosmicznych, po drugie nie chcę mi się przechodzić ich. Teraz jest trochę taki dziwny kąt kamery, ale okej, nie narzekam. Wow. Okej. Glicze. I myk. I tak, znowu idziemy po jakiś nowy gadżet. Jakby ktoś się nie domyślił. Już milionowy gadżet po prostu. Tak, znowu przesadzam. Pixel, ogarnij się z tym przesadzaniem swoim. Ludzie na serio będą myśleć, że ta gra ma milion gadżetów i będą zniechęceni. A tego nie chcesz chyba? No cóż. O, mogę. Teraz. Więc tu mamy nową technikę, czyli zamrażanie spadającej wody. Seems legit. I myk. Ła! Ej, to bolało! Ej, już to znaczy, że jestem zmęczony nagrywaniem. Okej, okay, więc tutaj mamy nowy gadżet, którym jest glider. I możemy nim szybować, jak sama nazwa wskazuje. Glider, glide. Gdzieś tu jest to cała fiolka nanotechu. Na jednym z czubków tych wieży jest fiolka nanotechu i spróbuję ją razem spróbuję zdobyć, a drugi raz już spróbuję ją zdobyć tak, że tak powiem, nielegalnie. O. I jest. No tada. To jest wszystko, co trzeba zrobić. I to już cała tak praktycznie logika, o, jakieś glitcha dziwne. I jedyne co tutaj robimy, to idziemy po tą platynową śrubę. I dodam, mamy platynową śrubkę. O, wyrobiłem się z mniej niż pół godziny, nice. W tym razie chyba nawet pół godziny będzie jak dojechać do kolejnej planety. Dobra. Dobo. I my, lecimy. Czy będzie jakiś filmik, czy nie? Będę musiał go tłumaczyć, a jak nie będzie, to będzie fajnie. Bo nie będę musiał nic wam wytłumaczać z fabuły. A jednak. Więc znowu się dowiemy o tym, co Quark zrobił. O jego sprawie w sądzie. Więc został skazany na zapłacenie 6 bilionów śrubek za całe za wyrządzone szkody. I został zamknięty w więzieniu, bo prawdopodobnie nie mógł zapłacić tego wszystkiego, ale uciekł w bardzo spektakularny sposób, bo tak to mogę nazwać. I to było na tyle z tej cutscenki. Ta planeta bardzo mi przypomina Ziemię, bądź co bądź. Więc tak, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Więc dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że będziecie czekać na kolejny odcinek. Na razie i cześć!